Mamy tutaj ułożone nasze spanko. Ciężko jest zasnąć tutaj. To jest w ogóle jak, nie wiem, jak jakaś poduszka z grochu. Wyruszamy na kolejną wycieczkę z nami Island i Soraksen z okazji urodzin tej tutaj Ari. Mamy właśnie postój po drodze do Namisom. I poszłam, no wiadomo, do toalety po przerwie, ale też kupiłam takie przekąskę. Jest to taka kuleczka, takie ciasto, której właśnie ja wcześniej jadłam tylko takie z orzechami włoskimi, a tutaj mamy czerwoną fasolę i orzechy, ale bardzo dobre jest. No, także wcinam i jedziemy dalej. Musimy, no, jechać tak prawie 5 godzin, więc to jest dosyć długa droga, ale myślę, że damy radę, prześpimy się. Idziemy trochę bliżej wody, zobaczyć, ale ładnie tutaj. Wow! Tutaj mamy ładny widok z wodą i z taką czerwienią i pomarańczą. A tutaj mamy właśnie alejkę, w sumie to nie jest jeszcze główna, ale jedna z takich ładniejszych właśnie z Nhengnamu. I jest ślicznie! Idziemy teraz coś zjeść. Dziewczyny już skończyły robić zdjęcia. Nie ma na razie kolejki, więc musimy się pospieszyć, bo na jesień to jest taki najbardziej popularny punkt w sumie chyba w Korei właśnie do oglądania takich jesiennych kolorów, więc jest tutaj bardzo dużo osób, a to jest tylko mała wyspa, także no trzeba się taktycznie poruszać. Ale ładnie tutaj. Forest Market, w którym są sprzedawane różne rzeczy, jakieś syropy najczęściej, miody, ale też jakieś takie pamiątki, znaczki są. Czekamy na jedzenie, a tam pawie siedzą. When I saw it at first, I was like, it's just some like sculpture. It cannot be a real bird. Show me the model moves. This is your catwalk. Oh, yeah. Doing what are they doing? Czas na bulgogi. Idziemy teraz do najbardziej popularnego miejsca na Nami Island. Barbara. Mission Korea. Zrobiłyśmy już wszystkie zdjęcia, a teraz jesteśmy tutaj i to jest najładniejsze światło i tak ładnie wyglądają te liście, więc trochę smutek, ale no nie będziemy już robić po raz setny. Pozują do zdjęcia, jakie cute. Ojejku. A, bo jeden piesek się nie chce spojrzeć, tylko dwa się patrzą. Jakie są ciutki. Mamy też taką alejkę. Patrzcie na to, co wam teraz pokażę. Normalnie ptaszor sobie tutaj stoi na budynku. Ha.
Chodźmy zapoglądać razem koreańskie Jangsing. Czyli rzeźby, które powinny być Wam już znane po oglądaniu moich odcinków, bo często je pokazuję. Czyli rzeźby, które im brzydsze, tym lepszą pełnią funkcję obrony wioski przed złymi duchami. Więc nie wiem, możecie tutaj zobaczyć i możecie ocenić, który Jangsing według Was jest najbrzydszy i będzie pełnił najlepszą funkcję ochrony dla wioski. Według mnie zdecydowanie ten wygrywa. Także możecie wyrazić swoją opinię. Już robi się powoli ciemno, więc zaświecili tutaj takie właśnie światła, które Wam zresztą wcześniej pokazywałam. Są to takie balony. No teraz już ewidentnie widać, że nie są to zwykłe balony, tylko właśnie lampy. My musimy wrócić do naszego autobusu na 6:50, więc idziemy się teraz napić jeszcze kawy i będziemy się powoli zbierać. Ktoś zrobił instant lampiony, czyli wypełnił woreczki papierowe piaskiem i włożył tam świeczki. I tak się właśnie zastanawiamy, na ile to jest bezpieczne wyjście. Po prostu świeczka na piasku. Papierowej torebce. Wracamy już. Dotarłyśmy do hotelu, gdzie będziemy spały i wygląda całkiem fajnie. Hotel Sokcho, czyli nad morzem, ale nad morzem za dużo nie spędzimy czasu, bo tak naprawdę będziemy jechać w góry. Jesteśmy już w naszym pokoju i mamy takie tradycjonalne nie wiem, no takie posłanie jakby właśnie, jak się w Korei tradycyjnie używa, więc będziemy to zaraz rozkładać i będzie niezła zabawa. Dobra, muszę Wam to nagrać. Już jest późno w nocy i mam się zaraz kłaść spać, dlatego nie wyglądam jakoś oszałamiająco, bo już zmyłam wszystko, jestem zmęczona. Ale mam tutaj ułożone nasze spanko. I to są generalnie takie tradycyjne maty po prostu na ziemi. Tak jak się właśnie śpi w Korei. Tylko to jest strasznie niewygodne i bardzo ciężko jest zasnąć tutaj. To jest w ogóle jak, nie wiem, jak jakaś poduszka z grochu, takie twarde. Więc jak się oglądało to, jak się oglądało takie tradycyjne miejsca do spania w dramach, to było to śmieszne, albo tam w koreańskich filmach. Jak się próbuje rzeczywiście na tym spać, to nie jest łatwo. Oj nie. O Boże. O Boże, drogi. O Boże, drogi. Jakie mądre to jest. No nie wierzę.